Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rebel Cops. Sorry za tego laga, czekałem czy krzesło dalej będzie mi strzelało, na szczęście tego nie zrobiło. Zobaczmy w takim razie, co mamy na stanie. Kolejne karabiny, kolejne strzelby, trochę hełmów. Wytrychów trochę mamy, kolejny taser, ale taserów mamy już chyba wystarczająco. Coś mamy po jednym chyba dla każdego, ale to muszę zobaczyć. Mogę jakoś tutaj to zrobić? Nie, muszę wejść na akcję. Dobra, w tym odcinku zajmiemy się studiem fotograficznym, a raczej jego obroną, z tego co wiem z jednego questa. Znaczy wersy questa, Boże. Z tego co wiemy z tego tutaj opisu. Właściciel studia fotograficznego Ernest Berfalk dowiedział się, że Zujew rozkazał swoim ludziom odbić studio za wszelką cenę i wznowić produkcję fałszywych dokumentów. Berfalk prosi o ochronę jego firmy, w przeciwnym razie bandziery Zujewa z pewnością pozbędą się upartego właściciela. Zujew nie przywykł do tego, że ktoś mu się stawia. Kiedy gliniarze przegonili jego ludzi za studia fotograficznego, Zujew nie mógł uwierzyć, że ktokolwiek ośmieli się rzucić mu wyzwanie. W odpowie atakiem i to zdecydowanym. Jego fałszerska działalność nie jest fundamentem jego imperium, ale w grę wchodzi reputacja Zujewa. Jeśli nie potrafi utrzymać pod kontrolą zwykłego studia fotograficznego, to co i pomyślą właściciele jego większych interesów, że traci panowie nad sytuacją? Zujew nie może sobie na to pozwolić. Udało ci się już przeprowadzić skuteczny atak na studio, więc znasz wszystkie jego słabe punkty. Wybierz pozycje obronne i utrzymaj je. Zujew może rzucić główne siły na jedną flankę, a potem uderzyć z drugiej. Najważniejsze to nie wpuścić przestępców do środka. Ciężko będzie ich wyprzeć, gdy już znajdą się w wąskich korytarzach pełnych kryjówek. Staraj się dobrze chronić swoich policjantów, szykują się na strzelaninę, więc nie żałuj im pancerzy. Berfalk, nie przejdziesz i ludzi z Jawa Bonoisa i przejmą moje studio, dopiero co pewnie była. Nie powiedzcie mi to użyć, prawda? Za darmo czy za 9 tu pomożemy i będziemy neutralni. Mamy to spoczy. Dobra, tutaj. To mamy to. Dobra. Czyli potrzebujemy pancerzy. Zobaczmy, ile mamy tych pancerzy. Za 9 tutaj pomożemy. Dobra. Tutaj potrzebujemy tak, bułki. Dobra, ona nie wypocznie. Alerta jest spoko. Brick Breaker. Tutaj sama jest tam i Golden. No o nią się trochę martwię niestety, bo ona jest strasznie słaba. Chciałbym mieć Rogue albo Puna tutaj, ale oni kurde wypadali, chyba dobrze by odpoczęli jednak. Na kolejną akcję będę miał... Kurde, będę miał czterech tylko... ogarnięty, więc tak będzie bez któregoś z tych. Dobra, ale oni niech sobie odpoczną, zasługują. O, albo nie. Czy tak, nie, tak, nie. Dobra, niech będzie. Niech będzie jak jest. Dobra, no, nie to. Tu. Zobaczmy. Karabin, pistolet, hełm, pancerz. I to. Dobra, przydałoby się dokupić jeden hełm. W sumie jeden, trzy hełmy by się przydało w sumie dokupić. Nie, trzy. Tak, trzy hełmy i trzy pancerze. Nie, i dwa pancerze. Dobra, tłumika nie potrzebujemy. Czy taser się tu przyda? W sumie może być ok. Dobra, luneta się na pewno przyda. Tłumik już niekoniecznie. Grant hukowy jak najbardziej. Dobra, mamy bronić, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ich normalnie zgarnąć, więc dałem pałkę. Duża apteczka, czy mała? Dobra, niech będzie jedna duża, jedna mała. Trycha nie potrzebujemy. Albo dobra, nie. Jedna duża apteczka i sami tutaj potrzebujemy tak. Po jednym magazynku do każdego. Proszę do tego, bo to ma chyba tylko dwa strzały. W najgorszym przypadku jeden, to jest jeszcze gorszą opcją. Laser, granat, pałka, mała apteczka. O, jeszcze pistolet. I amunicja. Karabin, pistolet. Laser, pałka, granat. Ok, to jest granatów. Apteczka. Raz, dwa. Spoko. Tu
tutaj. Mam jeszcze jeden karabin i strzelby. Dobra, weźmy teraz strzelby może. Będzie lepsze. I nie mam już pistoletów, czyli tylko rewolwery. Spoko. Taser, pałka. Apteczka duża też się zaraz skończy. Okej, nie masz granatów, więc je mogę dać jeszcze małą apteczkę. I po... A, czekaj, nie to. I tutaj. Czyli tak, przy dobrych strzałach będziemy mieli 12 postrzeleń albo 12 zabitych ludzi. Zależy, czy będę chciał trafiać śmiertelnie, no ale osobiście wolałbym nie. Taser, pałka, apteczka, apteczka i oczywiście amunicja. Okej, cyk, cyk, taser. Pałka. O, mam jeden taser za dużo tak naprawdę. Będzie. A to jest to, ja mogę kupić taser, ale nie mogę go sprzedać, co jest trochę dziwne. Będę ten nadmiarowy z chęcią sprzedał, bo mi jest niepotrzebny. Mam dwie pałki. Apteczka, apteczka. Nie ma dwie apteczki w takim razie. Jedna amunicja, druga amunicja. Pancerza jej dać nie mogę. Dobra, YOLO. Spróbujmy z taką ekipą. Okej, okay, mamy tu typiarza. Mamy bułkę, tu mamy Brick Breakera. Dobra, tu najlepiej rozumiem byłoby ich nie dawać. Zobaczmy. Robin Hood. Poświęca dwie akcje, bo dać celny strzał. Okej. Okay. Celny strzał. Kurde. Właśnie, to jest to. Czy ja chcę... Przecież... No nie, dobra, nie, może nie. Nie, to jest sama obrona. Jest dobra. YOLO. Zabijamy jej po prostu. Koniec, kropka. Tu jest kolejny. Robin Hooda? Ma Robin Hooda. No to... Pyk, kolejny zdjęty. Tutaj mamy, to był Allardyce, tutaj mamy kogo? Golden. Dobra, oni dwaj sobie tu poradzą, myślę. Dobra, gdzie są wejścia? Tutaj, tu jest wejście i tu. Dobra, to Golden niech się tutaj przejdzie. Oni sobie to we dwóch poradzą, no raczej nie będę, nie spodziewam się, że ktoś będzie wchodził, kurde, od tej strony. Dobra. Roger. Bułka niech przejdzie tutaj. On jest przy oknie, więc wszystko widać. Ale w sumie niech podejdzie bliżej drzwi. No właśnie, kurde, to jest ten problem. Właśnie, czekaj, czy samo jestem na Robin Hooda? Czekaj, samo jestem. Czy ty masz Robin Hooda? Ma Robin Hooda. Dobra, to ty podejdź bliżej drzwi. Ty masz Robin Hooda? Też ma Robin Hooda. Oj, ma cierpliwość. Dobra, no to... A dobra, cierpliwość nie mogę chyba podczas alarmu wykorzystać. Kurde, dobra, to podejdź tu, żeby mieć jakąś lepszą tutaj widoczność, bo w cudzysłowie widoczność. Tak, a nie... Jezus, nie, przecież Jezu, cierpliwość to działa przecież jak nie wykorzystam wszystkich akcji w turze. On ma cierpliwość? On nie ma, więc będzie miał dwie akcje, ale on będzie miał trzy, więc także spoko. Okej, okay, tutaj nie mogę się... Nie, tutaj Duvala muszę używać na bieżąco. Tylko będę mieć okazję. O kurde, mamy takiego typa. No trochę lipa. A tak, bo on ma jakiś ten, taki talent. Że on może odpowiedzieć podczas... może odpowiedzieć ogniem podczas tury. Dobra, po nogach. Pięknie. Czyli tak, ten się nigdzie nie ruszy. Ale może strzelać oczywiście. Ten jak podleciał, kurde. Skurwysyn. Ten... Nie wiem, że ten też... Dobra, już myślałem, że ten też postrzeli. Na szczęście nie. Dobra. Druga tura. Samo jest tam. Czy ty możesz strzelać? Możesz strzelać. Pięknie.
Dobra, dobra, on sam siebie nie może połatać, co nie? A nie, może! Dlatego tak, to kosztuje jedną akcję. Więc dobra. Okej, okay, zapis taktyczny. Czy ja jestem w stanie samojestanem tego typa zastrzelić naraz w łeb? Jestem, pięknie. Okej. Okay. Czy ty masz Robin Hooda, panie kolego? Masz. No to dwie akcje na pozbycie się tego ziomeczka. No a jedna akcja, aby tutaj pomóc ziomeczkowi. Mała apteczka styknie, tak więc proszę bardzo. Samo jest tam, wszystko z tobą w porządku. Bułka, bułka, bułka. Dobra, bułka niech się tutaj przemieści. Jedną akcją. A Golden, czy ona ma cierpliwość? Nie ma, więc jest bez znaczenia ile akcji zużyje, więc ona niech się przemieści. Dobra, tutaj dwie akcje. Jest głupie, że tutaj właśnie nie ma takiego lepszego rozstawienia się. Znaczy, opartego bułka mogłaby już tutaj gdzieś stać, no ale to jest też mega ryzykowne niestety. Dobra, za ile ten się wykrwawi? Za 5 tur dopiero. No a w sumie jest taki jest też minus, że ktoś może go podnieść niestety. W trakcie tych 5 tur, no ale liczmy na to, że to się nie wydarzy. Dobra, tutaj mamy tego ziombla, no ale... No on jest za daleko. Ale Rajsem nie chce stąd wychodzić nigdzie. On jest tak w miarę ukryty, no ale jednak... Nie powiem, wolę go gdzieś przesunąć, no ale to jest też trochę zbyt niebezpieczne. Tak mega nim wychodzić, więc dobra. Kończymy turę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej. Okay. Kurde, patrzcie, mamy tam jednak, jednak tam będą szli. Dobra, tu to mamy o 3. Jest jeden taki gruby, niestety. Okej, okay, spróbował. Proszę bardzo, mamy talent. To może skróćmy jego męki. Pięknie. Także bueno. Okej, okay, tu mamy dwóch typiarzy. Czy oni będą wchodzili przez okna? Nie, okej, okay. Essa. Dobra, czyli tak, oni będą szli w tą stronę, także bardzo ładnie, tutaj na Bułkę i na Golden się nadzieją. Okej, ten oszczędnie, tak widzę, podchodzi. Dobra, ten dalej się nie rusza. No, bo tutaj jest też okno, ale patrz, jakie to jest durne, my wchodzimy przez okna, a oni nie wejdą. Debile! Dobra, teraz tak, Bułka, przejdź tutaj. Masz wizję na kogoś? Masz, okej. Okay. A tego nie trafi, tego? Też nie. Tego też nie. Dobra, no to trudno. Dobra, ty Golden dołącz się tutaj. Mam trochę nadzieję, że nic im się nie stanie. Ale powinno z nim być w porządku. Ten tutaj jest w zasięgu. Czy ten jest w zasięgu? Ten niestety nie jest w zasięgu. A szkoda. Dobra, Brick Breaker, on ma też Robin Hooda i też ma 3 akcje. Dobra, no to podejdź tutaj. Panie kolego. I tego zastrzel. Pięknie. Ty Alarda jest tego, możesz postrzelić stąd. Cyk. Ty Duval, możesz tego ziomeczka odwalić. Za 3 tury ma kolejną akcję. W ogóle, co on robi przez 3 tury, że on nie jest w stanie mi kurde pomóc? Serio? Tak długo trwa przeładowanie shotguna? Trochę wątpię. Mogę trochę zjebałem, mogę sobie tego się pozbyć, no ale... Lepiej, żeby z jednej strony było w miarę czysto, nie? Dobra, Brick Breaker już się nie może ruszyć, no ale ten jak podejdzie, no to raczej nie zdąży tego jakoś w miarę postrzelić. Dobra, samo jest tam. Tu jest cicho póki co. No ale niech tu stoją, niech tu stoją. One sobie myślę poradzą. Mam nadzieję, że Duval dojdzie do tego czasu. O, tutaj ktoś jest. Okay, z dwóch stron podjeżdżają. Okej. Okay. Trochę nierozsądne tak blisko podchodzić. Dobra,
On jest z shotgunem jeszcze, więc on jest bardziej niebezpieczny. Kolejny taki ziomek. O, jeszcze jeden! Ja pierdolę! Okej, spróbował. Dobra, Brickbreaker musi się wycofać jak najszybciej. Spróbował? Okej, dostał, ale miał pancerz, więc nic mu się nie stało. Okej. Czy on jeszcze ma ten pancerz, czy już jest nieaktywny? Skąd oni się tu wzięli? No. Ja pierdolę, ile typa. To na szczęście spudłował, bo by się kurde źle zadziało, gdyby to się nie udało. Dobra, samojestan nie może strzelać niestety jeszcze. Łuka trafi. No to... Pyk! Żegnamy pana. Czy tego trafisz? Trafisz, no to... Cyk, Stazera! Mamy go zestunowanego. Teraz Rogue. Czy tego ma? Ma Robin Hooda. Albo też Taser. Niech będzie Taser. Okej. Okay. I na cztery tury są wyłączeni z rozgrywki. Allardyce z tej strony. Dobra, Brickbreaker, jak tam twój pancerz? Nie masz. Dobra, czyli... Dwa strzały, ten pancerz może wytrzymać tylko. Kurde, to idealnie dwie tury kosztuje. Zresztą właśnie, Boże, on jest tak blisko, że nie ma chuja, że go nie trafię. No kurde... No on się musi wycofać. Chyba, że granatem. Granat? Żeby nie spierdolić tylko. Musimy, kurde, podejść trochę bliżej, no. Musimy tu podejść, żeby tych dwóch objąć granatem. Okay. Dobra, podejdź. No, cholera. Dobra. Czy tego nie postrzelę. Tego postrzelę, no ale wtedy ten jest na widoku, niestety. Dobra. Moment. Podejdź tu. Teraz Brickbreaker. Granat. No, albo ci dwaj, albo on, no ale wolę tych dwóch zneutralizować. Okej. Kurde, czy ja byłem w stanie dać sobie dodatkową turę? Nie, potrzebuję jeszcze 7 punktów. Fuck me. Dobra, Allardyce. Tego może odjebać, no ale kurde, ten tu zostaje. Ale okej, on ma ewentualnie jeszcze... Ma ewentualnie jeszcze leczenie. Teraz, to jest to, ja potrzebuję dwie akcje, żeby to zrobić. To jest ten minus. Zobaczmy. Okej, 100%, że trafię. Dobra, YOLO. Żeby nie wykorzystywać obu dwóch akcji na jedną rzecz, to taktyczny zapis. I zobaczmy, czy uda się go postrzelić w klatę. Nice, udało się. I gość jest unieruchomiony, także bardzo ładnie. No i to samo robimy z tym gościem w takim razie. Też unieruchomiony. No i pięknie. Spora apteczka. Bo tutaj, nie, on. On niech zużyje swoją apteczkę. Małą apteczkę. Proszę bardzo, jest gotowy. Tutaj. Duże szanse. Okej, czy to się uda? Jest! Udało się, pięknie. No, najlepiej walić w korpus, nie? I teraz. A, no tak, kurde, przecież on tu stoi. Stąd? Trafisz? Kurde! A inną bronią? Ja przedmiotów... Ma strzelbę, kurde! Ajajaj! Kurde, nie chcę zużywać u samojestana sporej apteczki! Przecież...
Chociaż dobra, nie tak sądzę, że powinno być wszystko ok. Golden ma jedną akcję. Okay. Dobra, to na nich podejście, przygotuję na nich w kolejnej turze w takim razie. Żeby mieć jednak na te opcje użycia tych punktów. Tych dwóch oszołomionych. Cię powoli zdychają. Niech se zdychają, w dupie ich mam. I kolejny ten Duval niestety nie pomoże. Okej, okay, to było bardzo głupie, że on to ustawiłem, ale na szczęście... Co ty jajasy robisz?! Jak stoi?! To cały cholerny czas nic nie umie zrobić! Ale jak tylko... Kuźwa, tu podszedł typ milimetr bliżej. No way. To nagle, magicznie, go kurwa zajebał. Jak przy takiej szansie procentowej... Nie, kurwa mać. Jak przy takiej szansie procentowej on kurwa spudłował? A tak, bo on nie może strzelać, kurwa. Ja pierdolę i zaś ten sam błąd. Jeszcze raz. Sama jestem, weź się naspawaj. I krok do tyłu zrób. A ty, dziejaszku, wyjdź tutaj. Masz go na muszce? Masz, pięknie. Szansa, pół na pół. Nice, udało się. No sorry, nie ma bata, że on go kurde z takiej odległości. Jak to no chance? Chuj, nie strzeli, kurwa, zaraz. To jeszcze raz. Ty się naspawaj. I krok w tył. A ty... Stań tutaj. Postrzel go. Super. I... Tego oczywiście nie może. Dlaczego? A chuj wie. No niech się wycofa tutaj. Dobra, oni są na 4 tury wyłączeni, więc odpuśćmy sobie ich. Tutaj Allardyce. Jeden strzał na tego. Drugi strzał na tego. Pięknie. Teraz kończymy turę. Ej, wyobraźcie sobie, przejść tą misję i absolutnie wszystkich zaaresztować. Czy to musi być kurde normalnie akcja chyba po prostu stulecia, nie? Pytanie, ilu wrogów tu w ogóle będzie? Okej, ten nie wiem po co ty tak wszedł, no ale okej. Dobra, jak to tu wygląda? Ci wyłączeni. Dlatego bułka ma szansę 100% zrobić chuda z tych. Nawet wysoka. Dobra, to zobaczmy. Tactical save. Zobaczmy, czy to się uda. Nice. I ten gościu, na niego jest mniejsza szansa, ale się udało, pięknie! Okej, okay, no to dwóch kolejnych wyłączonych z rozgrywki. Na niego Golden nie ma zasięgu, ale jak podejdę tutaj powinna mieć.
nie? Affirmative. I pięknie, wyłączony! Super. Pokażcie mi jeszcze raz, jak to wygląda z tej strony. Tutaj ogólnie widzę, jest czysto, czyli ona w kolejnej turze tych dwóch zgarnie. Tu mamy dwóch typiarzy. Dobra, czy ty masz granat? Demo granatu? A bo u niego się skończył, dobra. Ważne. Samojestan granatu też nie posiada. Tego typa też nie może postrzelić. Szkoda. Dobra, no oni tu będą musieli wejść prędzej czy później, więc sobie poczekamy. Brick Breaker. Tutaj. Jedna tura. Czy trafisz z takiej odległości? Spokojnie. Dobra, czy Brick Breaker ma cierpliwość? Ma cierpliwość. No to Allardyce, ty się proszę bardzo zajmij tym ziomeczkiem. Taka szansa, też duża. Jak na zło! Nice! Ej, pięknie, jeśli spróbuję strzelić ponownie. Czyli okej, okay, ale kosztowało mi to jedną akcję, co jest najlepsze. Także okej, okay, ja jestem za. No, z drugiej strony muszę uważać, bo nadchodzi kurde gruby z shotgunem. Mam nadzieję, że Allardyce to kurde wytrzyma. Czytaj, że przeżyje strzał. Ale chyba tak, dałem mu chyba pancerz, więc powinien to przeżyć. Ej, wy sobie chyba stajecie żarty. Ja nie mogę tam wyjść i ich załatwić, ale oni mogą do mnie strzelać przez okno. Wow, I'm okay, I think. O, takiś cwany. Co za typ, kurde. Dobra, Golden, proszę ich tutaj skuć bardzo ładnie. Potrzebuję punktów. Także bueno. Mamy dodatkową turę, gdybym potrzebował. Bułka nic nie zrobi. Allardyce, mój ty ziomeczku. Trafisz tego? Zrobi chuda, trafi. Z tego... Mocne 50 na 50. Jolo. Nie udało się. Nie udało się. Dobra. Ma jeden strzał. Dobra. Czy tego? No trafi na spokojnie go trafi. No to cyk. Okej. Okay. Teraz przeładuj. Right away. Czy to zużywa magazynek? Tak, zużywa magazynek, więc niestety jestem w dupie, jeśli o to chodzi. No ale teraz mogę się bardzo ładnie wycofać. Allardyce'em. Brick Breaker, czy ty byś, kurde, był w stanie jakoś lepiej ich rozstrzelać? Albo po prostu ich postrzelić w jakiś lepszy sposób? O tych dwóch mi głównie chodzi, bo tego trzeciego mogę zdjąć, wiadomo, duwalem, nie? Uda się? Pięknie. To jeszcze ty. Done and done. No i pięknie. Super, super. Dobra, czy tutaj mamy tych dwóch. Z tej strony mamy coś dla duwala. Dobra, najpierw tymi się zajmijmy. Że ja naprawdę muszę wyjść do nich, żeby ich załatwić. To jest jakaś kurwa kpina. Dobra, tu masz jedną akcję. Strzelić go jakoś tak fajnie? Nie, ale mogę go stazerować, także... Teraz ty. On nie wyjdzie, bo on kurde blokuje przejście. No rozjebie mnie zaraz. Got it. Dobra, to weź wyjdź tu. No way. Na niego oczywiście wizji nie mam, no bo czemu miałbym mieć? Right away. Dobra, trudno. Wejdź tu. W razie czego mamy apteczkę, więc samojestana będzie się dało połatać. Robię taktyczny zapis, tak na wszelki wypadek. Okej, okay, no i teraz duwalem pozbyć się tylko tego gościa. Bios. No i pyk.
zdechu. Ten też. Ten też. That was lucky. Co? A Boże, bo to jest ten drugi, dobra. Samo jest tam, weź kurwa rusz dupę tutaj. I pierdolnij go pałą. Kaglorio, dołącz do niego. Okej, czy to będzie koniec? W sensie, bo nikt więcej nie przychodzi, to będzie chyba koniec, ostatnich dwóch zostało. Okej, jeśli chcę jak najwięcej ich zamknąć, to muszę w tej, to muszę w następnej turze się tych wszystkich typów pozbyć. W sensie tych dwóch muszę zaaresztować. Czy to się uda? To jest pytanie. No can do. Get on the fucking ground! Tego aresztuj. Możesz się przesunąć dalej? Możesz, right pięknie. To przejdź tutaj. A ty, panie dziaszku, podejdź tu. I zaaresztuj tego typa. On the ground! Essa! No i obronieni. Kosztowności nie było do robienia, dodatkowych też nie. Łącznie 24 minuty mi to zajęło. No ale oczywiście nie licząc save'ów, bo mi to zajęło 32 minuty i... No i sekundy, wiadomo, ale ogólnie jest spoko. 18 martwych, 4 aresztowanych. W sumie gdybym, kurde, wykupił tę dodatkową turę, miałbym więcej aresztowanych. Ale szczerze? No to... Nie tak? 4 czy... A nie! A nie, dobra! Nie, bo ja mam 4 aresztowanych, tych co ja zaaresztowałem faktycznie. Czyli tych dwóch tutaj, co ja zaaresztowałem Samojestanem i Kaglory, i tych dwóch wcześniej co Rogue zaaresztowała, czyli tamtych dwóch i tak zdechło. Dobra. Okej. Okay. To cóż, trudno, ich strata nie moja. Ciekawe, czy będę 2 levely u wszystkich. Gorąca zemsta. Spoko. Siła strzelania. Strzelanie, definitywnie. Będzie level? A niestety nie. Brick Breaker. Jak to u ciebie wygląda? Fuchs albo zemsta. Z tych dwóch wolę fuchsa. Strzelanie czy siła, strzelanie. Szkoda tego, że ten ponowny wystrzał się tyczy tylko i wyłącznie pistoletów, a nie na przykład tasera. Bo to by było świetne. Kameleon czy zemsta? Z tych dwóch zemsta jest lepsza. Siła, strzelanie. Ma siłę tak wysoką, to już ją maksymalnie podnieśmy. Leciutko level. Teraz Samojestan. Czy Samostian? Ciągle źle tu gadam. Czarny rycerz, czy dalej sięga wzrokiem? Czarny rycerz. W tej misji by się naprawdę to przydało. Bije mu strzelanie. Kolejnego poziomu nie będzie. Najwięcej się oczywiście dostaje za aresztowania, nie za zabijanie, no ale trudno się mówi. Będzie Fuchs. Maksymalna szybkość. Wszystko da się przeskoczyć, nie? 900. Ugadane. Także... Ładnie, pięknie. No i z tego co widziałem na liście misji, to była ostatnia misja poboczna. Czyli teraz zostały mi już same misje główne do robienia. DDM, supermarket. Dobra, no to tym zajmiemy się w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Rebel Cops. Cześć!